serdecznie wszystkich Państwa na uroczystych obchodach zorganizowanych z okazji święta Policji w Szkole Policji w Słupsku. Jestem ogromnie zaszczycona i dumna, że w dniu tak ważnym dla funkcjonariuszy i pracowników Policji mam okazję skierować kilka słów do tak zaszczytnego grona. Szkoła w Słupsku to dla Policji szczególne miejsce, ponieważ jest to najstarsza placówka dydaktyczna polskiej Policji. Nie jest tajemnicą, że tu młodzi adepci uczą się policyjnego abecadła, a funkcjonariusze Policji ponoszą swoje umiejętności na wielu kursach specjalistycznych. W szkole rozgrywane są również turnieje i ogólnopolskie zawody. Rolą tych przedsięwzięć jest nie tylko podnoszenie umiejętności i kwalifikacji policjantów, ale przede wszystkim integracja policyjnego środowiska. Dzięki takim przedsięwzięciom nasza formacja stoi na czele najlepiej ocenianych służb. Nie udałoby się tego osiągnąć bez zaangażowania i profesjonalizmu policjantów i pracowników Policji pracujących w szkole. Koleżanki, koledzy, dziękuję Wam za to serdecznie. Szanowni Państwo, Święto Policji to istotne wydarzenie, nie tylko ze względu na upamiętnienie historii Policji, ale przede wszystkim na moment, w którym można przybliżyć szczególną rolę, zasługę i misję ludzi, którzy tworzą policyjną formację i są z nią związani rodą ślubowania. Policjantki i policjanci, którzy każdego dnia swoją pracą i zaangażowaniem udowadniają, jak ważna jest służba drugiemu człowiekowi, w tym dniu szczególnie zasługują na słowa uznania, szacunku i podziękowania za trud, podjęte wyzwania oraz poświęcenie. To Wy zawsze byliście i jesteście do dyspozycji innych. Zawsze byliście tam, gdzie potrzebna jest pomoc, często z narażeniem życia. Potraficie, nie zważając na trudy i niedogodności, z uporem, determinacją i niezbędną wrażliwością, realizować podstawową misję, jaką jest pomoc drugiemu człowiekowi. Dziękuję za to serdecznie. Szanowni Państwo, z okazji obchodów Święta Policji chcę serdecznie podziękować wszystkim policjantom, a także pracownikom Szkoły Policji w Słupsku za trud, jaki wkładacie w kształcenie i przygotowanie funkcjonariuszy do służby. Życzę Wam wielu sukcesów i satysfakcji spełnienia odpowiedzialnych zadań. Słuchaczom życzę powodzenia w służbie i dalszego rozwoju zawodowego. Składam serdeczne gratulacje wszystkim odznaczonym, wyróżnionym, awansowanym. Wyrazy szacunku składam również Waszym najbliższym za zrozumienie i wsparcie, jakie od nich doświadczacie. Dziękuję bardzo.